Czy wiesz, jak ważne jest, aby zamilknąć? Masz pojęcie, ile osób zrujnowało swoje życie, swoją przyszłość, szanse, jakie mieli lub marzenia, po prostu nie potrafiąc zatrzymać się w mówieniu? Są tacy, którzy zbytnio się ekscytują, będąc szczęśliwymi, otwierając wszystkie swoje plany, dzieląc się każdym szczegółem swojego życia, a potem, gdy rzeczy się nie udają, nie rozumieją, dlaczego coś poszło źle. Albo ci, którzy tracą głowę w chwili gniewu i frustracji i mówią to, czego nie powinni. Kluczem do zmiany tego jest nauczenie się trzymania zamkniętych ust. Zenon Skition, założyciel stoicyzmu, mawiał, że mamy dwa uszy i jedno usta z powodu, powinniśmy słuchać dwa razy więcej niż mówimy. A w dzisiejszym filmie będziemy badać praktyki, które pozwolą ci rosnąć w milczeniu. Ale najpierw muszę ci powiedzieć, ten film dotarł do ciebie tylko dlatego, że ktoś wcześniej niż ty zapisał się na nasz kanał, polubił i zostawił komentarz. Więc zrób to samo i nie przerywaj tej łańcucha. Naucz się zamilczeć. Od momentu narodzin jesteśmy zachęcani do wyrażania siebie, a nasze pierwsze słowa są celebrowane przez naszych rodziców lub tych, którzy stają się naszymi opiekunami. Jednakże rzadko kiedy w życiu uczymy się, że milczenie również jest potężną formą komunikacji. Pozostanie w milczeniu może wiele o tobie ujawnić, o twoich intencjach i osobowości, wyrażając szacunek dla ludzi i otoczenia. To może przyciągać większą uwagę niż nieustanne mówienie lub próba przekonania kogoś, kto nie chce słuchać. Kiedy mówisz zbyt wiele, szczególnie bez celu lub jasności, zmniejszasz swoją siłę, a zamiast budować wrażenie autorytetu, ktoś, kto opanował temat, powodujesz efekt przeciwny, sprawiając, że inni mniej cię szanują i niżej cenią. Kiedy zamieniasz chęć mówienia na pragnienie słuchania, otwierasz drzwi do osobistego rozwoju. W naszych stosunkach społecznych możemy stosować stoickie cnoty umiaru i mądrości, aby poprawić i zminimalizować wiele naszych problemów związanych z relacjami. Rozważ przypadki Carlosa i Alexa, obaj są sprzedawcy z różnymi podejściami. Jeden gada na potęgę, a drugi woli więcej słuchać. Kiedy klient wchodzi do sklepu, Carlos od razu podchodzi do niego i od razu oferuje mu zniżki, których klient nawet nie prosił. Sprawia to, że Carlos zarabia mniej prowizji. Często klient nawet nie chciał zniżki i był gotowy do zakupu, ale Carlos tak dużo mówi, że klient rezygnuje z zakupu. Natomiast Alex wie, jak sprzedawać więcej i zarabiać więcej. On także szybko obsługuje klientów, ale robi to inaczej. Więcej słucha i mówi w odpowiednim momencie. Alex zadaje inteligentne pytania, aby odkryć, czego klient naprawdę potrzebuje. W ten sposób udaje mu się sprzedać to, czego klient chce i zawrzeć wiele transakcji. Jako sprzedawca sekretem jest mówienie mniej i słuchanie więcej tego, czego chce klient. Słuchanie więcej niż mówienie nie tylko korzystnie wpływa na sprzedaż, ale może być również stosowane w innych aspektach naszego życia. Prostym ćwiczeniem do przemyślenia dzisiaj jest przypomnienie sobie trzech rzeczy, które straciłeś w życiu. Dlaczego nie zamknąłeś ust? Dlaczego mogłeś być cicho, ale nie mogłeś się powstrzymać? Podobnie jak osoba rozwija nawyk mówienia za dużo i bycia gadatliwym, może także rozwinąć nawyk nauki słuchania, jak mówiąc mniej. Stoicyzm uczy nas samorozwoju i treningu umysłowego, abyśmy mogli słuchać dwukrotnie więcej niż mówimy. Aby to się stało, musisz zdawać sobie sprawę, że im więcej mówisz, tym bardziej się osłabiasz, im więcej słuchasz, tym bardziej się wzmacniasz. Na przykład, jeśli Carlos stosowałby umiar, nie wychodziłby od razu oferując zniżki. Nauczyłby się poczekać chwilę, zobaczyć, czego klient naprawdę chce, zanim zacznie mówić. Umiar jest jak pilot zdalnego sterowania dla naszych reakcji. Mówi nam, abyśmy nie przesadzali ani z nadmiernym gadaniem, ani z działaniem pod wpływem impulsu. A mądrość jest jak mapa, która pokazuje nam najlepszą drogę do wyboru. Pomaga nam zrozumieć, kiedy i jak działać lub mówić. Alex już jest na fali, słucha klienta, zadaje inteligentne pytania i dopiero potem oferuje to, czego klient potrzebuje. Wykorzystuje mądrość, aby zrozumieć odpowiedni moment na mówienie. Praktyczne ćwiczenie, które możemy wykonać, aby pomóc nam mówić mniej, zachować umiar i mądrość, to zakotwiczenie. Zakotwiczenie to potężna technika tworzenia i wzmacniania skojarzeń mentalnych między zewnętrznymi bodźcami a wewnętrznymi reakcjami. Jeśli ktoś boi się karaluchów, na przykład słysząc słowo karaluch,
od razu jest przerażony i zaniepokojony. Dzieje się tak, ponieważ stworzył za pomocą tego słowa uczucie przerażenia. To samo dotyczy pozytywnych rzeczy. Pomyśl o czekoladzie na przykład. Jeśli ją lubisz, twoje usta pewnie właśnie się zaciekawiły. To może pomóc nam tworzyć skojarzenia mentalne, które promują ciszę. Zacznij od wybrania kotwicy. Niech będzie to fizyczny przedmiot, jak opaska na nadgarstek lub napis na ekranie twojego telefonu komórkowego "Mów mniej". Za każdym razem, gdy sięgniesz po telefon lub spojrzysz na tę gumkę, tworzysz połączenie między kotwicą a uczuciem ciszy. W ten sposób uczysz swoje mózg, aby kojarzył ten bodziec z stanem spokoju i ciszy. Rób to kilka razy, aby nabrać wprawy. W trakcie rozmowy, gdy poczujesz chęć zbytniego mówienia, skorzystaj z przypomnienia. Pomoże ci to zatrzymać się, odetchnąć i wybrać słuchanie zamiast mówienia. Pamiętanie, że milczenie jest potężną formą komunikacji, może zmienić sposób, w jaki nawiązujesz interakcje z innymi. Oprócz poprawy twojego słuchu, możesz odkryć, że im mniej mówisz, tym twoje słowa mają większą wagę i wpływ, gdy zdecydujesz się ich użyć. Będziesz zaskoczony, jak więcej słuchasz, tym więcej możesz się nauczyć i prawdziwie połączyć z innymi. Pamiętaj zawsze o tym, że milczenie to twoje pierwsze narzędzie. Naucz się je opanować. Nie opowiadaj o swoich planach. Usiądź tutaj, pozwól mi opowiedzieć ci o moim projekcie. Przyjacielu, jestem prawie pewien, że zaczynam to i tamto. Nie jest to jeszcze w pełni potwierdzone, ale podzielę się tym z tobą. Dzielenie się swoimi marzeniami i planami przed ich zrealizowaniem może wydawać się sposobem na zdobycie wsparcia i motywacji, ale kończy się to strzałem w stopę. Coś, co psycholodzy odkryli na przestrzeni lat, to, że osoby, które lubiły dużo mówić o swoich planach przed działaniem, są tymi, którzy najmniej realizują to, co planowali. Osoby, które ogłaszają swoje plany dotyczące założenia własnej firmy, zmiany nawyków, napisania książki lub zdobycia nowej pracy, często zostają w miejscu przez długi czas bez rozwoju lub realizacji niczego z tego, co zapowiadali. Dzieje się tak dlatego, że kiedy opowiadamy o swoich celach, nasz mózg uwalnia hormon zadowolenia i czujemy się tak dobrze, jakbyśmy naprawdę coś osiągnęli. Może to zmniejszyć twoją motywację, aby naprawdę dążyć do celu i uczynić go rzeczywistością. Zechcesz osiągnąć swoje cele, zachowaj tę informację dla siebie i skup się na podjęciu pierwszego kroku w ich realizacji. Ponadto Marek Aureliusz, jeden z najbardziej znanych cesarzy rzymskich i filozof stoicki, ostrzegał nas, że gdy ufamy komuś, nie sprawdzając wcześniej, czy ta osoba jest godna zaufania, błąd polega na naszej naiwności. Czasami, kiedy opowiadamy o swoich planach, ludzie mogą nas sabotować, nawet nieświadomie. Mogą krytykować lub zniechęcać do naszych pomysłów, nie doceniać naszych możliwości, a nawet działać w sposób okrutny. A wskazywanie wszystkich naszych wad często prowadzi do wątpliwości co do siebie i łatwo zastępujemy nasze plany i projekty negatywnymi opiniami innych. Rozumiej, że nie sposób rosnąć gdziekolwiek na świecie bez nienawiści tych, którzy stoją w miejscu. Kiedy zachowujesz milczenie, ludzie nie wiedzą, jakie będą twoje następne kroki i nikt nie sabotuje tego, czego nie wie, że istnieje. Senucjusz, polityk i filozof stoicki, pisał w swoich listach o przyjaźni, o znaczeniu ostrożnego wyboru osób, którym powierzamy nasze marzenia. Prawdziwy przyjaciel, według niego, to ktoś, kto szczerze wspiera twój sukces i z kim możesz dzielić swoje plany bez obawy. Jednak nie wszystkie osoby, czasami nawet te najbliższe, są takie. Dlatego też ważne jest, aby nie popadać w błąd naiwności i nauczyć się oceniać charakter tych, którzy są godni zaufania. Cudownie jest dzielić się, gdy coś dobrego się nam przydarza lub gdy spełniamy marzenie, ale trzeba zrozumieć, z kim i kiedy można to zrobić. Twoje zwycięstwa same przemówią, gdy zostaną osiągnięte, a wtedy wszyscy będą wiedzieć. Dlatego wybierz dzielenie się swoimi marzeniami tylko z tymi, którzy naprawdę cię wspierają i zachęcają do przekraczania granic. Zachowaj swoje zdanie. Stoicyzm oferuje cenną perspektywę, a ucząc nas poszerzania naszego spojrzenia poza własne punkty widzenia i rozważania życia z różnych perspektyw. Jedną z najbardziej wyzwalających lekcji stoicyzmu jest umiejętność wyboru niewyrażania naszej opinii, osłanianie się przed dyktaturą odpowiedzi. Często stajemy przed koniecznością wyrażania opinii na tematy krążące w internecie, pytając, a kto według ciebie wygra tegorocznego Big Brothera?
Co sądzisz o ciele artystki, która defilowała na karnawale? Jaka jest twoja opinia na temat najważniejszego tematu tygodnia? A stoicyzm uczy nas potężnej alternatywy, milczenia lub świadomego wyboru nieformowania opinii na te tematy. Jak przypomina nam cesarz Marek Aureliusz w medytacjach, każda minuta, którą poświęcamy na zajmowanie się życiem innych, to minuta mniej poświęcona naszemu własnemu życiu i naszemu moralnemu rozwojowi. Ta filozofia może być stosowana nie tylko w powierzchownych dyskusjach, ale także w interakcjach z naszym najbliższym kręgiem społecznym. Innymi słowy, za każdym razem, gdy wyrażasz nieproszone zdanie na temat życia swojego brata, samochodu, który kupił twój sąsiad i według ciebie powinien był wybrać inny kolor, albo sposób, w jaki jest wychowywany twój siostrzeniec. Za każdym razem, gdy wyrażamy opinię na temat decyzji innych, żyjemy problemem lub sytuacją, którą nie mamy kontroli, aby rozwiązać. Stoicyzm zachęca nas do skupienia się na naszym własnym życiu, sugerując, że jeśli mamy dodatkowy czas i energię, powinniśmy go wykorzystać, aby pomagać innym, a nie surowo ich oceniać. ESI podejście nie tylko pomaga nam rozwijać bogate i spokojne życie wewnętrzne, ale także uczy nas cenić pozytywną akcję ponad pustą krytyką, promując środowisko wsparcia i wzajemnego rozwoju. Kiedy zdajemy sobie sprawę, że możemy kontrolować swoją opinię, rozumiemy, że możemy kontrolować to, co mówimy. Tak, praktykuj umiejętność niemyślenia kompletnie o danej sytuacji i zaakceptuj tę wolność, że nie musisz wyrażać opinii na temat wszystkiego, co dzieje się wokół ciebie, ani nie czuć się zakłócanym przez te wydarzenia. Jak potwierdzają nasze słowa Marka Aureliusza, mamy moc nie mieć żadnej opinii na temat czegoś i nie pozwalać, by nasza dusza była zakłócana, gdyż rzeczy nie mają naturalnej mocy kształtowania naszych osądów. Ogranicz dostęp dla natrętnych. Rzadko kiedy intruzi pytają, czy chcemy, czy potrzebujemy ich opinii. Po prostu je wyrażają. Zazwyczaj mówią, co im przyjdzie do głowy, bez zastanowienia się lub refleksji, a gdy są konfrontowani, tłumaczą swoje zachowanie, twierdząc, że są szczere i uczciwe. Victor Hugo, francuski poeta i powieściopisarz, kiedyś napisał: wiedzcie, że szczerość nie polega na mówieniu wszystkiego, co myśli, ale na myśleniu wszystkiego, co zamierza się powiedzieć. Bycie uczciwym i szczerym nie ma nic wspólnego z brakiem szacunku. Dlatego też istotne jest ustalenie jasnych granic w naszych relacjach. Kto mówi bez zastanowienia, często kończy mówiąc to, czego nie powinien, do kogo nie powinien, w niewłaściwych chwilach i miejscach, a przede wszystkim na tematy, o których nie powinien. Oczekiwanie biernie, że ktoś rozpozna i będzie szanował twoje osobiste granice, nie komunikując ich jasno, może być niekończącą się i nieudaną próbą. To od ciebie zależy, aby ustalić te granice w sposób uprzejmy i pełen szacunku. Epiktet, jeden z wielkich filozofów stoickich, udzielił mądrego porad, które doskonale pasują do sytuacji takiej jak ta. Podczas rozmowy z uczniem, który miał trudności z zachowaniem swojego brata, radzi mu mówiąc: wszystko ma dwa uchwyty, jeden, z którym możesz sobie poradzić, a drugi, z którym nie możesz. Oznacza to, że są rzeczy, których, chociaż nie możemy kontrolować zachowania innych, możemy wybrać, jak na nie odpowiemy. Kiedy ktoś za bardzo wtrąca się w twoje życie lub mówi rzeczy, których nie powinien, nie możesz kontrolować tego, co ta osoba robi, ale możesz kontrolować, jak na to zareagujesz. Jednym z podejść może być rozmowa prywatna z tą osobą, by być szczerym lub szczera i powiedzieć, że nie podoba ci się to, że nie akceptujesz takiego zachowania, ponieważ wpływa to na waszą relację i może prowadzić do oddalenia się od przyjaźni. Taka postawa nie tylko pomaga chronić twoją osobistą przestrzeń, ale także uczy innych, jak komunikować się z tobą w sposób szanujący i rozważny. Ustanowienie granic to akt samoszanowania i sposób kultywowania zdrowszych oraz bardziej zrównoważonych relacji. Powinniśmy uświadomić sobie, że istnieje granica, którą musimy znosić i pozostać wierni temu. Epiktet porównuje tę sytuację do dymu w domu, mówiąc: czy ktoś zrobił dym w domu? Jeśli zrobił umiarkowaną ilość dymu, zostanę. Jeśli jest za dużo, wychodzę. Jeśli postępujesz w ten sposób, to dobry moment, aby przeanalizować tę postawę i poświęcić swój czas na własny rozwój. Nie musisz tłumaczyć się. Cisza niesie ze sobą taką głęboką mądrość, że w pewnych momentach staje się najlepszą odpowiedzią.
Czasami odczuwamy potrzebę wyjaśniania się, czy dla uzyskania akceptacji, czy dla zadowolenia innych, czy dla budowania więzi z innymi. Jednak wiele problemów w naszym życiu faktycznie powstaje z naszej winy, gdyż nie potrafimy trzymać języka za zębami. Przykładem tego jest Vanessa. Po okresie borykania się z długami i problemami finansowymi poświęciła się nauce z zakresu edukacji finansowej, spłaciła długi, uporządkowała swoje finanse i nawet zaczęła inwestować. Po zakończeniu miesiąca spotkała się z kolegami z pracy i podzieliła się z nimi, że wreszcie jest finansowo stabilna i wolna od długów. Sytuacja zaczęła się zmieniać dla niej. Z czasem Vanessa zauważyła, że jest pomijana przy nowych projektach. Jej koledzy, zakładając, że jest w lepszej sytuacji finansowej, zaczęli kierować możliwości zawodowe, które miały być dla niej do innej osoby. Innymi słowy, fakt, że Vanessa mówiła za dużo, sprawił, że straciła wiele prac i w rezultacie wpłynęło to negatywnie na jej niedawno zdobytą stabilność finansową. Czasami chcemy pokazać innym, jak żyjemy. I mówimy bez ograniczeń o naszym życiu finansowym, o naszym życiu intymnym jako parze, o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Chcemy ujawnić światu, jak dobrze się mamy i jak szczęśliwi jesteśmy. Albo przeciwnie, dlatego że jesteśmy smutni i niezadowoleni. Bez bezpośredniego myślenia o konsekwencjach, jakie to za sobą przyniesie. Epiktet powiedział: jeśli pijesz wodę, nie mów za wszystko i za nic, że pijesz wodę. Oznacza to, że nie trzeba mówić o wszystkim, co robimy w życiu dla innych. Idea polega na tym, że powinniśmy żyć w sposób prosty i prawdziwy, nie potrzebując akceptacji ani uznania innych. W tym kontekście Epiktet uczy nas o znaczeniu zachowania niektórych rzeczy tylko dla siebie i nie dzielenia się każdym szczegółem naszego życia, pokazując, że bycie dyskretnym i trzymanie dla siebie pewnych wyborów może być sposobem na wzmocnienie naszego charakteru. Nie zawsze musisz tłumaczyć swoje czyny. Czasami milczenie jest najlepszą odpowiedzią. Ani mówienie za mało, ani za dużo nie jest idealne. Kluczem jest równowaga. Mówienie mało może zamykać drzwi, bo ludzie mogą pomyśleć, że nie jesteś zainteresowany ani zaangażowany. Z drugiej strony, mówienie za dużo może sprawić, że ktoś stanie się męczący i nawet doprowadzić do niepożądanych sytuacji, jak w przypadku Vanessy. Dlatego szukanie złotego środka jest kluczowe. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy mówić, a kiedy zachować milczenie, równoważąc naszą chęć wyrażania siebie z mądrością trzymania niektórych rzeczy dla siebie. Pomaga to budować zdrowe relacje i unikać niepotrzebnych problemów. Nie mów z emocjami. Istnieje mniej znana historia o Platona, gdzie stojąc wobec sytuacji, która bardzo go zirytowała, zdał sobie sprawę, że jest tak poruszony emocjonalnie, że nie będzie w stanie obiektywnie rozwiązać problemu. Poprosił więc swojego sługę o zajęcie się sprawą. Ten moment pokazuje, że nawet wielki filozof jak Platon zdawał sobie sprawę z istoty kontrolowania emocji w podejmowaniu właściwych decyzji. Jeśli nie kontrolujesz swojego milczenia, będziesz niewolnikiem swoich słów. Niektórzy ludzie, czując się szczęśliwi, mówią za dużo i ujawniają swoje plany, które powinny być zachowane aż do ich realizacji lub do momentu, gdy nic nie może pójść źle. Albo składają obietnice, dając słowo w kwestiach, których nie są w stanie dotrzymać. Inni z kolei mówią za dużo, gdy są wściekli, a w tych momentach większość ludzi nie potrafi powstrzymać języka i mówi rzeczy, które ranią. Zrozum, że wypowiedziane słowo nie wraca, a czasem rany, które powodują, są ogromne. Nawet w dyskusji, jeśli ktoś cię zrani, lepiej jest, aby druga strona żałowała, niż była zraniona. Ponieważ wyrażenie całej swojej złości, aby zranić drugą osobę, nie zagoi twojej rany, tylko sprawi, że stanie się ona głębsza. Kiedy zaciskasz usta i milczysz, ważne jest zrozumienie, że jest to cenny moment, aby przyswoić informacje i uporządkować swoje myśli przed udzieleniem odpowiedzi. Niektóre doświadczenia i uczucia powinny być przetwarzane wewnętrznie, a nie wyrażane impulsywnie. Milczenie jest potężnym narzędziem. Daje przestrzeń do przyswojenia informacji, refleksji i uporządkowania myśli przed ich wyrażeniem. Milczenie pozwala myśleć z większą jasnością, bez zakłóceń wewnętrznego szumu, aby nadążyć za ciągłą potrzebą mówienia. Wybierając ciszę w momentach silnych emocji, zyskujesz czas na spokojne ocenienie sytuacji i odpowiedź w sposób bardziej przemyślany i skuteczny.
Czy naprawdę chcę zranić kogoś, kogo kocham? Czy będę w stanie dotrzymać tego, do czego się zobowiązałem? Emocje można porównać do narkotyku, który wpływa na naszą zdolność do myślenia, zarówno w negatywnych, jak i pozytywnych momentach. Jeśli nie mamy samokontroli, po prostu poddajemy się naszym emocjom i ulegamy wszystkim naszym emocjonalnym impulsom. Kiedy praktykujemy milczenie, mamy narzędzia do zrozumienia naszych własnych myśli i emocji, co prowadzi do większego osobistego i duchowego rozwoju. Rozwijanie się w milczeniu, korzystając ze stoicyzmu, to podróż samodoskonalenia, która uczy nas wartości milczenia, słuchania więcej i głębokiego zastanowienia się przed działaniem. Przyznam, że jest to jedna z najtrudniejszych praktyk stoicyzmu dla mnie, ale stopień trudności równa się również stopniowi korzyści w naszym życiu. Straciłem wiele rzeczy w życiu, po prostu nie umiejąc się zamknąć. Dlatego z całego serca mam nadzieję, że ten film i wiedza stoicka wprowadzą tę praktykę do Twojego życia. A jeśli dotarłeś tu, skomentuj. Dziękuję. Teraz, aby dowiedzieć się, jak poradzić sobie z 4 trudnymi sytuacjami w życiu, obejrzyj film po lewej stronie. Dziękuję za oglądanie.